Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki. Kochani, Karl Franz umiera. Prawie że. Masakra. A wiemy, że Gregor... Moment, jak ja Gregora wyrzucę stąd, to nie umrze. No właśnie. O kurde. Ojoj. Ojoj. Zero. Umrą. Nie wymyśliłem sposobu, słuchajcie, na to. Poza tym, żeby faktycznie wyrzucić ewentualnie was tutaj. Tyle. Na zewnątrz, a tak to mógłbym ewentualnie... Nie, ty nie dojdziesz, kurde. No właśnie, kwestia jest tego, że ja nawet na prędkości dużej nie umrę do Puszczy Gryfów. Momento. Stój. Jest moment, bo tu pokazuje mi strzałeczkę, że nie mam. Ja wiem, że wtargnięcie, ale... Nie, bo tutaj przy strzałeczce mamy. Wolę już wtargnąć. Ile to będzie kosztowało mnie reputacji? No, halo? Halo? Trudno, i tak jest spadek. Słuchajcie, trudno. Tu, dawaj ho. Nie wszedłem na terytorium, chyba. Dobra, nie chcę już z tobą gadać, idź stąd. Nie. Przynajmniej oni się kurde... Dobra, trudno. Przynajmniej oni się, kurczę... Wiecie co, spotkajmy się gdzieś tam, bo i tak będziemy szli do Behafen. No trudno. 10 tysięcy przychodu, bo dwóch armii nie mamy. Tutaj armii też nie ma. Vlad pokonany, ale to i tak... no właśnie. Helmut. Baltazar tu też się uzupełnia. W sumie chyba tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszych. Teoderyk. Teoderyk, ty się też uzupełniasz chyba. Tak, a potem będziesz chyba ponownie tam gdzieś atakował. Zobaczymy zresztą, bo jak pamiętamy, mamy, koniec jest bliski za dwie tury. Więc zobaczymy, być może zostawimy cię. Bo siedząc na twierdza jest na plus 6. Tu mogę coś zrobić. Zastanawiam się. Czy nie iść, kurde, w rozwój. Mógłbym ewentualnie pójść w mury, ale czy ja potrzebuję tak naprawdę tej twierdzy? My dostajemy 700... Nie, no w sumie 760 dostajemy stąd. Dobra, to pójdźmy w rozwój. W razie czego mamy tu armię w pobliżu. Talabaim. Rozwój, rozwój. To mógłbym zrobić, ale chyba zaczekamy. Moment. Tak naprawdę Reikland. Ewentualnie mógłbym coś ulepszyć. Midenheim. Wiem, że powiedziałem Reikland, a kliknąłem w Midenheim. Tutaj się uzupełniamy. Znaczy, budujemy się. To miałem chyba wywalić. Zresztą tutaj wywalone jest. Kemperbad. To jest ta Lameklandzie. No właśnie. Bo tu mamy. Tu miałem zrobić chyba, jak uzupełnimy się, zrobić do tych... Tu zbrojownie, w sensie kowala i zbrojownie. Bo to będzie dobry pomysł. Zastanawiam się, czy właśnie wraz z zbrojownią nie zrobić gdzieś po prostu dostępu do kawalerii. Ale chyba zacząłem to robić w Reiklandzie. Tu miałem chyba to zrobić, tak mi się wydaje. Żeby mieć dostęp, kurde, do kawalerii. Dobra. 8 tysięcy mamy. Prawdopodobnie. Właśnie nie wiem, czy będę potrzebował jeszcze jednej armii. Bo tu mamy tak, tu mamy dwie, plus Helm... Nie, tu mamy dwie, plus... a Ulricha już robię, dobra. I Borys, to znaczy to jest armia Borysa będzie, domyślnie. Za 5 tur. I tu Borys wpadnie, a ty mój miły, nie wiem co zrobisz, także będziemy mieć tu trzy armie. Mam nadzieję, że one wystarczą, wydaje mi się, że powinny. No i tu mamy jeszcze dwie. I Teoderyka. Także w sumie 6 armii. Wydaje mi się, że to już jest wystarczająca liczba, jak na ten moment, bo patrzę, że mamy 10 tysięcy przychodu i wolałbym to zostawić. W pustkowiach natomiast... Drogi mamy. No mógłbym to ulepszyć, Warnał. Tak zrobimy. Natomiast tu... Albo pójść w drogi, albo... Albo co? No bo tutaj nie będę się werbował raczej. Więc... Nie no, kontrola jest spoko. Bo jedne drogi mamy już na czwórce, nie? Więc ewentualnie, faktycznie, kurde... Nie wiem, muszkieterów albo coś.
Albo zwykłych żołnierzy. Może i zwykłych żołnierzy. Dobra, zróbmy to. Po prostu, żeby to było gdzieś. W razie W, nie? Żebyśmy się, kurde, mogli gdzieś zwerbować jakąś podstawowe jednostki chociażby. Jak nas zepchną czy coś, nie wiadomo. Dobra, Gregor, ty żyjesz jeszcze. Ty masz chyba tutaj większość rzeczy, kontratak ewentualnie, szybkość. Szybkość by ci się przydała w ostatniej bitwie. To jest dyscyplina 2. Co ty dyscypliny tak dużo nie masz, powiem ci szczerze, weź sobie tę dyscyplinę. Będziesz walczył gdzieś tam. Bohater się nie poruszył. Nasz Daniel. Weź go tu. 72%, dawaj go. Znaczy wiem, że teraz nie dziabniemy, bo mamy strzałeczkę, ale... Ale... Ogólnie. Dobra, Erengrad. Miałem cię nie ulepszać, kurde. Zresztą tu jest klimat dobry. Więc może i warto zachować ten Erengrad z 5 tur. Bo tutaj specjalnie zagrożenia najbliższego nie ma, wiecie co? Ja sobie faktycznie może zainwestujemy w ten Erengrad. Bo i tak jak mówię, 10 tysięcy przychodu mamy. On to, co prawda, ten przychód będzie spadał ze względu na to, że się werbujemy tam. I tutaj 17 jednostek mamy, nie? W tym momencie się nie zwerbuje. Ci przeżyli, to jest ważne. No. Tych mógłbym w sumie dodać, ale wolałbym, kurde, nie mieć moździerzy, tylko... jakieś działa, coś pomyślimy. Bo mógłbym... Pomysłowne regimenty ewentualnie, tylko nie mam pieniędzy. No to straciliśmy sporo. No bo teraz i tak dostaną, kurde. Co to są to? Świetlista Ark, ale to nie. Dobra, kliknijmy turę, zobaczmy co się wydarzy. Wiemy, że stracimy kolejną jednostkę, także tutaj będą 4 miejsca. Wiadomo, że mamy 2 bohaterów, obok także 2. Klany Morsy, Muldersy, piraci Sartosy. Że oni tutaj, kurde, aż dotarli? Tu? Co wy robicie? Co tam? Dąż do wojny przeciwko niewolnicy Zar. Wiesz co, spoko, ale nie. Ja mam, no właśnie, twardziele. Grimgora, Krwawy Księżyc. No i jeszcze mamy problemy z orkami. To jest, zapomniałem o tym. Zapomniałem, że oni są tu blisko, nie brałem ich pod uwagę. Mhm. Idą mła. Także tam 2 armie będą potrzebne. Na 1 armię, kurde, orków. To jest masakra. Emanuel. Ci tam uciekli. Ale jak mówię, tutaj spróbujemy zrobić porządki na początek. Żeby im odciąć kasę. Oczywiście to jest na trudnym, więc oni tam mają trochę mniejsze to utrzymanie. Na bardzo trudnym jeszcze mniejsze utrzymanie jest, także po prostu... Jak się dziwicie na przykład, jak gościu komputer ma, nie wiem, kurczę, jedną osadę, a może mieć 2 armie, no właśnie dlatego, że... taniej ma wszystko. Możesz przejść w typu pozowanie? Co? Łamany nos. To jest wojna kolejna, nie? Te. Dobra, dołączcie do nas. Tutaj też jest wojna, ale... Ale... Oni tam siedzą w tym. Chociaż nie, oni tam mają armię jeszcze jedną. Którą łażą. Także, jak mówię, no, nasza kampania na razie się chyba na tym skończyła. Sługi Vanaheimu. Tutaj, kurde, też problemy, ale jak mówię... Tu ten płynie. Elektorzy idą na wojnę. Ostland, że powstrzymajcie się. Cyk. Ty już tak zbierasz siły do ataku. Aha. Posterunku. Teoderek ma Pegaza. Spoko. Dobra. Sytuacja wygląda tak. Spadamy tu. Ty jesteś full praktycznie. Tylko żeby, kurde, przejść to tędy chyba, nie? Zamienimy się. Nie wiem, czy, kurde... Co wy robicie? Nie, tego Needling już nie będzie za moment. Chyba. Nie, wiecie co? Wejdźmy tu. No dobra, to chociaż bądźmy blisko.
W razie czego uzupełnijmy się jeszcze troszeczkę. Już nie link. No bo i tak bym teraz nie wziął tego, że tak powiem, z marszu. Markus natomiast idzie w dół. Karl, idziesz. Tylko że jak kurde będziesz w trybie. Chociaż my już nie musimy być w trybie żadnym, bo kurde spadło to. Dobra. To siedź tu. Dobra, uzupełniamy się troszeczkę. Mogę dojść tu. Bądźcie kurde razem może. 19. No, straciliśmy kurde tę konnicę. Smutek. Mamy jedną. Nie, nie straciliśmy ich w końcu. Czy straciliśmy ich? Bo mamy te dwie i te dwie. Dobra. Przynajmniej tyle. No nie będę tutaj nikogo merdżował, bo było takie przypomnienie, że mogę. Wiem, ale no niestety, jeszcze jedna tura. Helmut. No to ty przyszedłeś, to wiemy. Natomiast... Nie wiem, czy nie uciekniemy stąd. No. A czy mamy... Nie. Oni przejmą ten Overheim chyba. Trzeba będzie stąd uciec. Tu jest skarsnik. No. 18-18. No, jak oni mają tu olbrzymy, kurde, rzeczne trolle, kamienne trolle, debeściaki orków. Nocne gobliny. No, to nie jest, kurde, wesoła armia. Pajdorfie. Ewentualnie tu. Tylko jak oni... Czy wy macie... kto tu jest? Tak. Co już nieco obronni, więc mogą, kurde, najechać mnie dwoma armiami. Jaka szybka umowa, skoro już tu jestem. Lodowy dwór, to wiemy. No mógłbym tu ewentualnie tę wojnę zakończyć. Ale, jak mówię, to wkurzy wszystkich innych. Więc wolałbym nie. No, jestem za daleko. No, Ulrich powoli, powoli, cztery tury. No i czarodzieja straciliśmy. Ale ja tego czarodzieja przypadkiem nie mam gdzieś tu. W pobliżu. Nie mam. On zginął. Dobra, to czarodzieja na końcu, bo jak mówię, to cały czas nam te pieniądze spadają, a wolałbym, żeby nie spadały. Tu się rozbudujemy wreszcie. Kemperbadzie. Za trzy z kawałkiem. Trochę drogo. Kal drogo. Osiężna twierdza. Bo to jest za 10 tur następny. No. Dobra, w Hochlandzie. Też. W mglistych wzgórzach. To jest przylądek wiatrów tutaj. No właśnie. Teoderyk. Ty masz Pegaza teraz, więc popierniczaj tam. Najlepsi ludzie Imperatora. No, dokładnie. No, to będziemy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Oczywiście tutaj by się przydał jakiś bohater, ktoś, nie? Ale... Ale już na razie nie stać mnie na to, chyba. Na pustkowiach 1500 to jeszcze możemy dorzucić, bo to im szybciej wrzucimy, tym lepiej. Dwa koła, dobra. Więc... Kemperbadzie mówiłem, dobra. To na razie wstrzymajmy się, bo... w Bresrejku miałem... Nie, no tu mamy, tu miałem konnicy zrobić, dobra. Okej. Więc w sumie... Nie no, przylądek wiatrów, Tittershafen. No to nam niby da pieniądze jakieś dodatkowe.
Więc jak mówię, na razie pieniądze mamy. Znaczy pieniądze, armię mamy, tylko kurde. No właśnie, 20 na 20, ale kurde, mocno poturbowani. No, przez Mordheim przejdziemy jakoś tu, w dwie armie, tutaj, no i potem spróbujemy kurde tych dziabnąć, ale jak to się stanie, nie mam pojęcia. Dobra, Baltazar, pytanie, czy uciec z tobą tu, do Steingradu, gdzie mamy dużo lepszy garnizon, tylko że jak w dwie armie tutaj będą, to będzie źle. Pytanie, czy wtedy Helmut dotrzesz w 3 tury, mniej więcej. Pytanie, czy tyle wytrzymamy? Czy w ogóle przejdę w ten tryb? Tak. Mógłbym ewentualnie... No właśnie. Mógłbym ewentualnie tutaj próbować. Tylko czy oni mnie dopadną tu? Ten mnie nie dopadnie. Ten też nie. Wurcak na pewno mnie dopadnie tu. Tylko wtedy pytanie... Czy z tą armią, ona tutaj wiadomo, się uzupełnia nadal. Wiecie co, wydaje mi się, że jestem w stanie bardziej poświęcić. Wyjdziemy stąd. Wyjdziemy stąd w ten tryb. W razie czego uciekniemy. Bo jeżeli zostanę w zamku, to nie będę mógł uciec, nie? Averheim na razie nie rozbudowywuje. Zobaczymy, co się wydarzy. No. Gregor Baltazar poszedł, to wiemy. I o, właśnie, Danielu, o tobie zapomniałem. Kurde, ja nie wiem, czy mamy pieniądze 1500. Tylko czy ja potrzebuję cię tutaj, kurde, atakować? A, spróbuj. Krytyczny sukces, Danielu. Bardzo dobrze. Teraz chodź tu, jakoś. Albo tu, do Emanuel. 23%, ja wiem, ale jesteś zmęczony. Ile? Dwie tury? O kurde. Natomiast tu robimy gildię inżynierów. Tempo badań plus 10 będzie. Może ten czynnik spalania? Spaczenie minus 2 wszystkie prowincje. Poziom werbowanych, bohaterów, jełowców, czarownic. To może być też nie głupie. Mam coś dla oddziałów jazdy. Zmniejszenie utraty wigoru. Obrona w zwarciu dla jednostek jazdy. O, to jest w sumie dobra sprawa. Uzbrojone wierzchowce, odporność na ostrzał, siła pocisku dla rajtarów. To jest 5 tur, ale mam nadzieję, że... Nie wiem, czy mi 175% coś da jakoś tak... Bezpośrednio za chwilkę, zobaczymy. Ale kurde, no właśnie. Ta kampania się faktycznie przeradza w taką obronę powoli. Wcześniej tutaj, o tu ten Marienburg, tutaj tu, tu w lewo, tu w prawo, tu kurde na górę, do Azazela, tutaj do Festusa. Bijemy wszystkich, hura. A teraz kurde, w pierdzie od Vlada dostały 3 armie. I nagle z podwiniętymi ogonami uciekamy do naszych twierdz. No Baltazar nie do końca do twierdzy, bo... Ale on tam siedzi w trybie defensywnym w ramach ucieczki ewentualnej. Bo chcę zobaczyć po prostu, czy będziemy mieć szansę, czy nie. No właśnie, tu Skarsnik i inni. A nie poruszyli się we dwóch. Chyba, nie, bo to jeszcze nie ten, bo to na razie Krwawy Księżyc, dobra. Zaraz ta i Krwawe Ręce, no właśnie. Zaatakują Averheim. Szlachetna porażka jest, no właśnie. Aj, kurde, no trzeba uciec. I tu wiemy, że nas nie dopadnie. Ale idzie kolejna armia. Jeszcze jedna armia idzie. Dlatego chciałem go trochę zwabić, bo jeżeli się uda, no to nam... nie wiem, czy tam Alderbrand jest, czy kto. No i właśnie, oni się kurde zbroją i to też wziąłem pod uwagę. Legion Cienia. Teoderyk, nie wiem, czy on sobie tutaj da radę. Miejmy nadzieję. Co tam? Dąż do wojny, wiesz co? Spońko. Nie. Obie, że światy uciekają, ale ci... Uciekają tam, dobra. Ich trzeba, kurde, pokonać raz... A porządnie... Znaczy, no pytanie właśnie, bo tam mamy dwie armie, w sumie cztery armie od strony... Sylwanii, no nie? I tam się Ulrich... że tak powiem, werbuje i pytanie, czy on nie pójdzie w lewo na początek. Dobra, to już mnie nie interesuje. Czy nie pójdzie w lewo na początek, żeby kurde... Premia szarży... Otrzymuje mistrz... Zwycięstwo w ostatecznej kampanii, słuchajcie. Kontroli...
Przynajmniej 4 z poniższych osad bezpośrednio lub hołdlenny sojusze. Kowadło Wola. Okej. Okay. Las. Znisz frakcję. No właśnie, elfów, kurde. Tu też mamy wojnę, nie? Mhm. Atak zwierząt ludzi. Zatrudnimy pobliskich. To jest drobne zwycięstwo, ale... A, okej. Okay. Borys jest gotowy do działania. Gildia opracowana. Gregor dostał konia. I teraz... Nadciąga dziki gon, a wraz z nim zemsta, która nie ominie ani żywych, ani martwych. Powstrzymaj te duchy, inaczej wszyscy skończymy jako ofiara dla Kuronusa. Zaczęło się. It has begun. No właśnie, kochani. Bo oni mają, rozumiem, moment, wojnę ze wszystkimi. Nie, nie mają ze wszystkimi, oni mają wojnę z nami. What? Aj, kurde. Bo tu rozumiem... Nie zagadam z wami już, nie? Żaden spór... Nie, no zagadam. Nie, nie zagadam. A było tak miło, nie? No mają ten jeden, no to ewentualnie... Chociaż to jest, kurde, bo ja dałem chyba 100%, nie? I w zależności od ilości procent, jakie sobie wyznaczymy, jaka siła, silna ma być właśnie ten endgame, tyle armii będą mieli. I tu widzę, że dostali chyba po prostu dwie. Wy chyba też dwie dostaliście. No i oni chyba tutaj też dwie. Mamy wojnę ze wszystkimi. Dobra, Ulrich, 3 tury. Pytanie, czy tego nie zostawić, bo ty masz co? Moment, jak ty się kurde, tutaj są dwie tury jeszcze. Staram się tego nie zostawić i nie iść w lewo i tam się ewentualnie nie zmerdżować, tylko... No to jest jedna tura w Reiklandzie. Chyba tak zrobimy. Dobra, potrzebuję dwie konnice i dwa te działa. Dobra. Tutaj, nie? No to będzie jedna tura, no nie? Potem gdzieś sobie przejdziemy, spróbujemy się właśnie ewentualnie... Mhm. Aj, nie mam pojęcia, co mam robić teraz. Przemyślmy to. Wiadomo, że stracimy parę rzeczy. Bo ty masz armię 19. Sporo łuczników o miliardowej, kurde, zasięgu o 180 oraz mają strzał w ruchu, nie? Tak? Straż przednia, mistrza sadzek. W wolnym kierunku nawet podczas biegu, no. Znaczy, aż takiej chyba tragedii nie ma. Ale... No. Tu ich nie dopadniemy. Mamy 20 na 20. Co wy macie za armię? Drzewce, elfy... Kurde, no bo mógłbym... Markusem, ewentualnie... Jakby atak mamy, mamy. Więc mógłbym ewentualnie przeatakować to. Plus ta armia. Miśki. No to jest taki klimat niesprzyjający, ale... Ale może się, kurde, przydać. Bo tutaj nawet do Mordheimu nie dojdziemy. Dobra, zróbmy inaczej. Zróbmy tak, że faktycznie... Podejdźmy tu. Markus. Zobaczymy. Szlachetna porażka. Ale jak nagły atak ewentualny... Bo chciałem to zobaczyć, czy faktycznie będziemy mieć jakieś szanse. Ale nagły atak to są po prostu te dwie jednostki, ale... Ale... tu chciałem kliknąć. No. Może być, kurde, nie najgłupsze to.
To jest drobne zwycięstwo. Mógłbym, nikt tam nie zginie. Ale no trzeba to rozegrać. Zresztą nie, moment, dobra. Zobaczmy. Jak to okrążymy. Ty, mój miły, i tak tu nie będziesz, więc idź na południe. Chociaż nie. My tu będziemy, chcę to kurde siedzieć, bo nie będzie tej armii, prawdopodobnie. Będą dwie kontra nasze dwie. Więc jeżeli tu nas zaatakują, to będziemy mieć tyle spokoju. Helmut. No właśnie, ty masz dostęp do Nidling. I tu jest Vlad, kurde. Bo mógłbyś ewentualnie iść tędy. Ale nie przejął nas. Więc zobaczmy, gdzie mógłbym uciec. Mógłbym uciec ewentualnie, chociaż nie, bo on pokazuje mi w tym trybie. Więc ja musiałbym pójść faktycznie na koniec, albo nawet gdzieś tu. Czy mamy jakieś pakty obronne? Właśnie też był młod na to w ogóle, żeby to działało normalnie, jakieś pakty obronne, no bo to bez sensu, że nie można tego zrobić, nie? Chyba, że Wisenland chce już się, kurde, skonfederować. Jest taka opcja tutaj w ogóle? No dobra. Nie, tak to ani agresji nie chcą, ale to najmniej tyle z Teklisem. Natomiast chodziło mi o Stirland. Ja wiem, że wy tam jesteście. Zresztą nie wiedziałem, że tam jesteście. No właśnie, i tu są kurde elfiaki, które mają też, mogą kurde pod korzeniami iść, w sensie i tak dalej. Bo jest zapłata, wypowiedzenie wojny i zamiana osady i tyle. No, dupka trochę. No bo nie pokonamy go. No gdyby się mocno, kurde, spiąć. No ale. Oni chyba razem występują po prostu. To nie jest tak, że posiłki przyjdą tam za 9 godzin, nie? Tylko od razu z automatu wszyscy są. No, i tu mamy też 18, kurde, jednostek tylko. Ewentualnie do Mordheim. Nie dołączę do Mordheim. Dobra. Idźmy tu. To jest pewne zwycięstwo. Nie będziemy tego rozgrywać, bo za chwilkę czeka nas kolejna bitwa. Przekażemy. Dobra, macie. Z powrotem. To battle. No i właśnie. Mamy jedne działa, drugie działa. Tych kirasjerów. Kontra elfów, ale to bez sensu trochę. Konnica by się przydała. Ewentualnie flagellanci. No nie mogę ulepszyć jednostki. Smutek straszny. Helmut. Artowana stal chyba, no. Albo coś dla ciebie, miażdżąca szarża i inne głośne. W sensie wielka kuźnia, nie? Nie wielka kuźnia. Hartowana stal. To jest dla pogryfa? What? Wrócenie czasu przeładowania? Co? Tu jest, ok. Dla gwardii elektorskiej. Do broni. No. Bo tak już zgłupiałem w pewnym momencie. Masakra. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Bo Teoderyk, jesteś tu i to była ta tura, żebyś tutaj doszedł po prostu, nie? No. Teraz to trzeba po prostu. Dobra, mamy gildię inżynierów, przychody z przemysłu, koszty budowy wszystkich budynków minus 10%, ale... Ale, bo z Bretonią to spoko, z krasnoludami spoko. Tu jest dyscyplina i obrona w zwarciu przed zielonoskórych. Trzeba będzie to wziąć.
No. Nie brałem tego, ale... Ale, dobra. Nie sądziłem, że to są kurde też elfy leśne. Będzie problem. Dobra. Jesteśmy. A ty... Dobra. Kojarzę tę mapę. Bo grałem sobie tymi... północnymi prowincjami, z Katajem ogólnie. I tam faktycznie też była taka bitwa o taki... na tej mapie i myślę, że to jest, kurczę, dużo lepsza mapa niż tamta była, wiecie, taka, to się pod górkę podchodziło i tak dalej, nie? A, nawet nie wiem, jak się mam, kurde, poustawiać tutaj. Powiem szczerze. Możemy ewentualnie tu kogoś zostawić albo coś, jakieś, kurde. Te. To jest nasza cała, kurde, przednia linia. Naprawdę. Więcej mamy tutaj. Halabardników wszelakich. No wiadomo, że ich, kurde, nie ten... Nie zwyciężymy. Zasięgiem. No ale dobra. Jaki wy macie zasięg w ogóle? Wejdźmy tu. Trzeba będzie po prostu tutaj wjeżdżać tym. Ładnie. Ładnie. Nagle się skapnęli. Że ładnie. Bo tu sobie budują coś, nie? Ale nie wiem, co dokładnie. A, spowolnienie. Prędkość minus 25. To będzie taki szarża po prostu. Taki szarża. Około 10 sekund ten efekt szarży trwa. Chodźcie, 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 chodźcie. Przesuwają w lewo, w prawo, nie? Dobra, wiesz co? Stój. Dobra. Trzeba chyba iść już. Iść i po prostu skopać dupy elfom. Tu ładnie weszło. Tu jeszcze driady. Można by ewentualnie tamten punkt dziabnąć. Ty się nie wychylaj. Specjalnie. Mam w sumie też sieć. Gdybym chciał. Puść sieć. Dobra. Żeby mi tu, kurde, nie uciekały. Oni idą z tamtej strony, nie? Dobra. Kusznicy. I inni. Tu są driady. Bo tutaj jest przejście? Tędy?
Nie, dookoła, dobra. To tu? Come on, come on, come on. No tu trzeba się wbić szybko i sensownie. Ty już nie masz magii, fajnie. Walczysz? Mam nadzieję, że tak. Czy potrzebujemy specjalnego? Chyba nie, na razie. Dobra, tu jest ogarnięte. Ważne, żeby ich, kurde, tutaj spiąć w walce wręcz szybciutko. To będzie ok. W miarę, tego nie potrzebuję. Ochrona. Co ty robisz w ogóle? Wyjdź. Bo cię, kurde, zastrzeliwują, a ty nic. Konica jedna, druga, wyjdź. No są tancerze, nie? Te. Właśnie patrzę, że coś tu, kurde, słabo idzie. Czy my strzelamy gdzieś tam? A gdybyś tak poszedł tu? A tam są misiaki, nie? Tylko pytanie, czy misiaki są duże? Potwór, tak. Wydaje mi się, że właśnie jest sporo jednostek, które nie strzela. No tak patrzę, że coś za mało was tutaj mam. Dobra, stójcie se tu gdzieś i se strzelajcie, kogo tam chcecie. Dobra, idźcie tam. Ta konnica nie wychodzi. Tutaj mamy problemy powoli. Ale coraz mniejsze widzę. Dobra, wy wyjdźcie. W sumie pancerz jakiś może tam. Tu jest chyba ok. Nie, tu. Co wy robicie? Obrócić się. Patrzę, czy teraz ktoś nie zachodzi od tylca. Tam jest, kurde! Uciekajcie! Spochowali się, skurczybyki. Dobra, chodźcie tu. Dokończcie tych. Wy ucieknijcie, miejmy nadzieję, że się pochowali tam, skurczybyki. Chodź tu! Tam później pójdziemy. No tu powinno być ok. Ci uciekają, ci uciekają, ci uciekają, ci uciekają, tu, tu. Wy się, kurde, nie zastanawiajcie, strzelajcie tu. Wy jak chcecie, to atakujcie ich wręcz. Co może nie być głupim pomysłem wcale. Tu. Atakować.
A mam amunicję jeszcze? Mamy, ale tych kurde nie dopadnę chyba. Kim ty walczysz tu? Kogoś tu? Dobra, ci się już odejdą w zapomnienie. Chociaż nie. Zostawmy ich tu. Ładnie. Dobra, napadnijmy. Po lewej stronie jak wygląda sytuacja. Okej. Okay. Coś patrzycie, atakować. To spoczko. Dobra. Stój. Dobra. Ulala. Dobra. Koniec, koniec. Feruzowe. Miało być drobne. Ale mamy to. Mamy to, kurde. Masakra. No, 42. Całe szczęście ten tam, kurde, się schował i tyle, ale jak mówię, no potworki, niedźwiedzie, sporo. Sporo, sporo, sporo. Ale Markus ma chyba, kurde, te jednostki całkiem niezłe, tylko to faktycznie to był problem, że się nie uzupełniliśmy w... właśnie w Gwardii Reichlandu, nie? Która, jak widać, sobie całkiem nieźle tu radziła. 461 osób zginęło. Masakra. Zastanawiam się nad grabieżą i okupacją, ale chyba na razie będziemy okupować. Dlatego Karl tu jest, żeby tutaj siedział w tym trybie. Gdyby chcieli nas przeatakować, no to zawsze mamy tam parę osób. Chyba. Mhm. No, może być, kurde, problem. Behafen. Nie, na razie Behafen nie rozwijam. Helmut. Gdzie ty możesz pójść? Co ty robisz? Aha, tu siedzisz w ramach ewentualnie tego ataku, żebyś miał z Krugenheim. Posiłki całkiem niezłe. Także powinniśmy to wygrać, niby. Ale... No i tu jest Puszcza Gryfów, kurde. Niestety jak... No właśnie, nie można z nimi, kurde, gadać, nie? Damy na razie kontrolę chyba. Ja wiem, że jest plus 23, ale to ze względu na obecność wojska i postaci. Więc niech oni się przyzwyczajają powoli. No i tu uciekliśmy. Nie, nie uciekliśmy jeszcze. I nie uciekniemy już, bo ta armia, kurde, poszła na lewo. Ulrich tutaj. Ulrichu, z tobą miałem zagadać, że Sir Gregory, ale Borys powraca. Tylko, że Borys został okradziony. A właśnie. Zaklęty przedmiot. Arkana, arkana, broń, broń, broń. Nie ma. Możemy komuś zabrać ewentualnie. No Baltazarowi nie możemy tego zabrać. Tego.
kategorii. Talizman. Zaklęty przedmiot. Eliksir siły. To jest kto? Ulrich. No specjalnie tego nie mamy. Ale ty nie masz, kurde, magii. Aż tak. Kurde. No. Ewentualnie... Eliksir szybkości. W sumie, dobra. Zabierzmy eliksir szybkości. Tomasz. Tu, rączek konia, fajnie. Mistrza uników w ogóle nie mamy. Tu nie mamy, kurde. I się zastanawiałem, co on tak w pierdziel dostał. No nic. Dobra. Baltazarze, nie wiem, czy to zostawić na pastwę losu, czy uciec po prostu tutaj do Fjalldorfu. Więc co, uciekniemy sobie tu, w tym kierunku. W razie czego po prostu... No, miejmy nadzieję. Bo cały czas chce się uzupełniać tutaj, nie? Gdzieś na swoim terytorium. Colt. Colt. Dobra. No i Markus oczywiście. 3 punkty aż. Ładnie. Mamy bastion wiary. Mamy to błogosławieństwo. Tak jest. To jest bierna oczywiście umiejętność, także warto ją wziąć. Łowcę głów mamy. Logistyki imperialne. Szarża mogłaby się przydać, ale to jest dla ciebie. Będą szarży ewentualnie tutaj. Wiem, ale aż tak, kurde, kawalerią nie działam. Smutek, smak bitwy. Atak w zwarciu dla jednostek gwardzistów, halabardników, gwardii Reiklandu. No. Weźmiemy tego logistyka chyba. No, żeby się ciutkę szybciej uzupełniać. No i tyle. A ten kapelbuk miałem robić ewentualnie. Też... Jest Kapelbruk w ogóle? Tu. To jeszcze ok. No i kochani, Averheim nie robi nic. nawet mógłbym go oddać, jak sobie myślę o tym, i potem... Czego komu? Tirlandowi nie. No wam ewentualnie, nie? Mógłbym ci... No bo to Averland jest. Nie, to jest Visenland. O kurde, Averland w ogóle żyje? Jest ewentualnie Stirland. Nie ci oddał Averheim, stary. Do 400, naprawdę. Yes. It is good to see fellow sons of the Empire this day. Za 200. Bo oni nie mają wojny wtedy z nimi, nie? Ja wiem, że tracę Averheim wtedy, ale i tak nie przychodzę, znaczy nie dostaję z nich pieniędzy, no 670. Nie uzupełniam się tu, ale oni przynajmniej nie mają wojny, więc im nie zabiorą Averheimu, nie? Mamy 8. Chyba, żeby Stirlandowi. Mamy dychę. Więc, ale to nie właśnie, chodzi o to, że kurde, jak im oddam i oni będą się skonfederują, przejmiemy to z powrotem i ten Averheim przejmą. Z drugiej strony Wurdbad i Nidling. Nidling dostali teraz, Wurdbad też dostali od nas. A ten Flensburg, gdzie on jest? Tu. Nie wiem, czy była w ogóle ta osada, bo tutaj chyba dodali parę osad, których nie było w dwójce, nie? Tak mi się wydaje. No i Baltazar, co z tobą zrobić, kurde? Mógłbym albo uciec faktycznie tu i czekać na posiłki. Albo, kurde... Witam. Dołącz do wojny. Przeciw. Nie, oni się nie zgodzą. Otwardziele Grimgora, ewentualnie. Ty bym dał ci coś ciekawego. Bo tu są twardziele Grimgo... Nie. Przeciwko rękom. Moment. Nie, wy macie wojnę z nimi. Tak.
Tak, to sorry. No nic. Jakoś to kurde, miejmy nadzieję, będzie. Póki co, kochani, na tym zakończę. Vlad rośnie w siłę powolutku, ale to jest tak powolutku, że on w następnej turze będzie miał z 10 jednostek, bo się rekrutuje. Helmut, być może jak się to uda, to faktycznie albo uderzymy w Mordheim, albo tu, albo tam. Zobaczymy. Ogólnie tragedia. Także kochani, na tym kończę ten odcinek. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś propozycje do tej strategii, to śmiało piszcie. Mamy Borysa, który jest tu. Mamy Teoderyka, który jest tu. Który przyszedł. Oni się tutaj rozczapierzą, poprzejmują. Będzie tragedia, po prostu tragedia. Kochani, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.